państwa mamy skargę, druk nr 1036, skarga na prezydenta miasta Krakowa, projekt komisji rewizyjnej i się odbywamy drugie czytanie, pierwsze czytanie 5 grudnia, w tym jest statutowym brak zgłoszonych poprawek. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania, głosujemy. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję, zamykamy, proszę wyjść. 35 za, 1 przeciw, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna sprawa, skarga na prezydenta miasta Krakowa, to numer 1037. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie, pierwsze czytanie 5 grudnia. W trybie statutowym brak poprawek i autopoprawek. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnego druku. Skarga na prezydenta miasta Krakowa. Jest to projekt komisji rewizyjnej, druk nr 1038. W tej sprawie mamy negatywną opinię prezydenta oraz poprawkę pana radnego Migała. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś w sprawie poprawki chce zabrać głos? Nie widzę. Przepraszam, chcę pan. Bardzo proszę, bo tak trzeba było szybciutko. No nie, no proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no tutaj mamy taką właściwie niekomfortową troszeczkę sytuację, dlatego że Komisja Rewizyjna moim zdaniem oparła się jedynie na uwagę i wysłanie jednej strony, to jest tej strony skarżących, jak gdyby skarżących tych mieszkańców, którzy rzekomo zakłócają ten porządek, ale nie jest to do końca jasne, dlatego że otrzymaliśmy pewne wyjaśnienie i w wyjaśnieniu jest wyraźnie napisane, że to nie chodzi o to, że to jest bardzo przypadek nagły, który należałoby dostarczyć to mieszkanie socjalne w tym momencie, dlatego że jak Państwo wiecie, na liście osób oczekujących na mieszkania, czy to komunalne, czy socjalne, jest bardzo długa lista. I nie możemy też dopuścić do takiej sytuacji, bo ja myślę, że to bardzo łatwo spreparować takie pismo do sądu, które by nas oskarżało za zaburzanie spokoju i tak dalej i otrzymać taki wyrok. I tutaj nie ma jakiejś częstotliwości dużej, bo to jest w odstępie 6 lat, więc nie można mówić, że to jest notoryczne zakłócanie ciszy i spokoju. I w związku z powyższym nie możemy również doprowadzać do takiej sytuacji, aby po prostu mieszkańcy, ci, którzy oczekują na przykład na mieszkanie, doprowadzali do jakichś awantur, nagle się okazało, że dostają wyrok wskazujący i zamiast czekać w kolejce na to mieszkanie, ja nie wiem, na przykład 2-3 lata, dostają od ręki to mieszkanie. Bo to może być przyczyna właśnie do takich również działań. I dlatego bardzo proszę Państwa po prostu, aby tą uchwałę no nie przyjąć w takim kształcie i równocześnie składam wniosek o odesłanie tej uchwały do wnioskodawcy w celu uwzględnienia poprawki, w tym uzasadnienia faktycznego i prawnego. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko powiem tak, z formalnego punktu widzenia pan radny oczywiście może zawnioskować odesłanie, tylko treść uchwały już nie ulegnie zmianie, ponieważ terminy poprawek, ani autopoprawek uległy zmiany. W związku z tym jedyne możliwość rozwiązania jest w celu ponownego rozpatrzenia. Bo to jest zupełnie, ale to proszę w takim razie tylko taki tryb może wchodzić w rachubę. Bo ta uchwała już jest skonstruowana i ona nie ma możliwości zmiany. Tak jest. No tylko tak. Nie ma innego tytułu. Mam wniosek do państwa radnych, bardzo proszę o poparcie tego wniosku celem odesłania tego projektu uchwały do wnioskodawcy celem ponownego rozpatrzenia. Wtedy, jeżeli Komisja Rewizyjna uzna to zasadę, to stworzy nowy projekt uchwały i go będziemy procedować. Pan Radny Radko, bardzo proszę. Bo odsyłanie w celu zmiany treści nie chodzi o rachunek. Ja mam tylko taką zapytanie prawne. Czy jeżeli organ, Komisja Rewizyjna wydaje, przygotowuje projekt uchwały, jakby w konsekwencji to zespół przygotował, to czy wtedy jest możliwość, oczywiście poprawki zawsze była składać, ale czy w tym przypadku jest możliwość składania poprawek innych niż jest wniosek komisji rewizyjnej? Znaczy tutaj na pewno jest tak, że
ta sprawa skargi nie jest ani w statucie, ani w ustawie w inny sposób zinterpretowana jak dowolna inna sprawa. W związku z tym każdy może złożyć poprawkę i tutaj no, nie ma ograniczenia dla radnych. Nawet jeżeli poprawka jest niezgodna z prawem, to ona może zostać złożona i jeżeli nie zostanie wycofana, to musi zostać przegłosowana. Przepraszam, ktoś jeszcze? Pan radny Flaszkiewicz i pan radny potem Sonik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna zabierała głos w tej sprawie w punkcie dotyczącym procedury. Nie to odnosiło się do zarzutów, czy nie przysługiwała tej strony. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że te osoby podjęły od 15 lat na całą długą drogę dotyczącą działań, które miały uporządkować, czy pomóc zaprowadzić stan porządku w tej kamienicy. My jako Komisja Rewizyjna mieliśmy kilkakrotnie do czynienia ze skargami tej strony. Kierowaliśmy wcześniej do pana prezydenta, do Wydziału Mieszkalnictwa. I po zapoznaniu się z odpowiedziami doszliśmy do wniosku, że w tym przypadku w ogóle, to przecież jest jedna z pierwszych skarg, gdzie uznajemy ją za zasadną, ta procedura jakby została wyczerpana, a Wydział Mieszkalnictwa nie podjął naszym zdaniem wtedy, kiedy głosowaliśmy ten projekt uchwały jednogłośnie, należytych starań dotyczących rozwiązania tego problemu. Ci ludzie po prostu doszli już no, do ściany w całej tej procedurze. Nie odnosimy się w tym przypadku do tego, że wszystkie tego typu wnioski mają być uwzględniane, ale procedura Wydziału Mieszkalnictwa powinien trochę bardziej jednak się postarać, jak rozwiązać ten problem. I z tych informacji, które otrzymaliśmy wcześniej, nie tyle wynikało. W ostatnim posiedzeniu komisji była próba jakby przedstawienia dodatkowych informacji, ale w naszym świetle, w naszym tutaj spostrzeżeniu nic nowego się nie zmieniło. Dlatego pozostawiam ten wniosek jako komisję rewizyjną do głosowania do komisji. Jeszcze chwila przed nami. Pan radny Sonik, bardzo proszę. Szanowni Państwo, procedura ZDK jest taka, bo akurat to też przejawiało w mojej wspólnocie, że na pismo o wykluczeniu, na pismo o wykluczeniu kogoś ze względu na uciążliwość, pani pisze do naprawnicy, pisze do Straży Miejskiej. Ale nie przychodzi, nikt nie pyta się mieszkańców, dlatego że mieszkańcy nie zgłaszają, bo zanim zgłoszą i to już bez sensu jest, bo tych osób już nie ma na klatce, a efekty ich i są widoczne później, w którym wiadomo kto to był, bo tam jest hostel. W związku z tym wychodzi, że nikt nie ma interwencji policji, to tak jakby się nic nie działo, a jeżeli by ktoś spytał mieszkańców, to kilkadziesiąt takich przypadków mogliby powiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Michał, tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, to nie jest taki przypadek, w którym ktoś zakłóca spokój. To jest przypadek, w którym o zakłóceniu spokoju została wniesiona skarga do sądu. Sąd uznał zasadność, ale my nie znamy tej całej sytuacji. Tu chodzi tylko o coś innego, żeby te przypadki, które nie są jak gdyby nagminne, bo 6 lat przerwy i drugie zgłoszenie naruszenia porządku, to nie jest nagminność danego przypadku. Nie chodzi tylko o to, żeby nie stworzyć takiego precedensu, że mieszkaniec, który jest uciążliwy, jest na liście oczekiwania na przykład na przydział innego mieszkania, albo gdzieś indziej jest, nagle zostanie być uciążliwy, stworzy następny precedens, że o to zostanie skarga do sądu, skarga zostanie uznana i nagle on z mocy tejże skargi, z mocy decyzji sądu, nagle poza kolejnością znajduje się na liście do otrzymania mieszkania socjalnego. I tu jest pewne niebezpieczeństwo, które może po prostu doprowadzić do tego, że ktoś, kto się wczyta, to wysłucha tego,
nagle dojdzie do wniosku, że łatwiejsza droga jest nie czekania tylko bycia rozrabiaką, niż czekania spokojnie w kolejce. I dlatego ja proszę o powodne rozpatrzenie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Czy w imieniu prezydenta? Nie ma. Proszę Państwa, w takim układzie mamy wniosek o odesłanie do wnioskodawcy w celu ponownego rozpatrzenia. Taki jest wniosek pana radnego Migała. No jedyny skuteczny, czy jedyny sensowny w tej sprawie, czy skuteczny, to przepraszam. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Migała? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? No to wskażę. Nic, dobrze. Teraz się udało, dobrze. To mnie nacisnąłem w przeciw, wstrzymał i wstrzymał. Jeszcze kto? Pan Smok. Pan Smok, bardzo proszę, tutaj obsługa o pomoc. Jest pan, tak? W porządku? U pana Smoka też w porządku, tak? To zamykamy, proszę wynik. 6 osób za, 31 przeciw, wniosek formalny został odrzucony. Mamy w związku z tym poprawkę pana radnego Migała, którą będziemy głosowali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka na razie pana radnego. Kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. No już skończyliśmy. Dziękuję, zamykamy, proszę wynik. 6 za, 41 przeciw, 1 wstrzymująca się. Rada odrzuciła tę poprawkę. Głosujemy w wersji pierwotnej. Proszę, coś się u mnie dzieje. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 31 za, 4 przeciw, 1 wstrzymująca się. Rada przyjęła tę uchwałę.